Witamy serdecznie na Dożynkach w Nowogrodzie Bobrzańskim. Pan Zagajewski, prekursor klubu lotów dalekodystansowych na Dolnym Śląsku. Niech pan coś opowie o tym klubie. Szkoły podstawowej w Gniewska oraz szkoły podstawowej w Bobrzańsku. Powstał w tym sezonie, natomiast trzeba rozpropagować go, ponieważ gro hodowców nie ma takiego przekonania jeszcze do tych lotów dalekodystansowych, ale okazuje się, że po tym locie, który odbył się 18 lipca, to był Paryż, to gro ludzi zwróciło uwagę na ten klub, ponieważ przy tak trudnych lotach, jakie one niektóre występują po tych dalekodystansach, na Kamilę Kozłowską, gołą przyleciał 11-letni, tak nad podziw aż. Ze szkoły podstawowej w Gniewska oraz dużo kolegów koncentruje się już nad tymi lotami, które będą w przyszłości, tych lotów będzie chyba, nie wiem, 6, ale dużo hodowców właśnie patrzy na te loty teraz trochę inaczej, że te loty powodują większą adrenalinę, no i też i szczęście takie, że człowiek jest więcej szczęśliwy, to są może drobnostki takie, że akurat jeden, no dwa gołębie przyleciały z 8, ale ten przyleciał w drugiej dobie, tam gdzie wszystkie gołębie przyleciały w Polsce. Także tutaj rozbieżności nie było takiej czasowej dłużej, ale satysfakcja no niespółmiernie większa, niż jeżeli komuś by przyleciał ze 100 km pierwszy w oddziele czy w okręgu. No tutaj nie ma chyba żadnego porównania takiego, bo to jest taka rzecz, że tutaj no nie każdy gołąb potrafi przyfrunąć z takiego daleka. A klub taki dalekodystansowy powoduje, że ci ludzie, którzy nie mogli do tej pory uczestniczyć w takich lotach, mają możliwość teraz i chciałbym zaprosić wszystkich kolegów, którzy mają gołębie i chcieliby w takich lotach uczestniczyć, żeby zwrócili się do Świebodzic, bo tam będą mogli wkładać i z Wałbrzycha, i z Kamiennej Góry, i żebyśmy tam zrobili ten punkt taki prężny, ten punkt. Są to początki może, no to też trzeba byłoby, dużo rzeczy widzę po tym pierwszym razie, gdzie dałem gołębie na lot, dograć. Ale myślę, że to jest wszystko do dogrania, bo to jak sami czegoś sobie nie stworzymy, to nie będziemy mieć tego, no to tyle, no musimy to zrobić tak, żeby... Dziękuję bardzo, powodzenia życzę. No, dziękuję bardzo, dziękuję. Starostwo miejskie jest to zdjęcie, to tak.